Cześć kochani, tu Agnieszka, witam się z Wami. Shein-owo, kolejna paka z Shein przyszła. Właściwie były to trzy przesyłki. Jedna z jedną rzeczą i dwie z po kilka rzeczy. I słuchajcie, wiem, że to mierzymy jest bardzo szybko po poprzednim, ale tamto po prostu późno zamówiłyśmy z Alicją i tak dalej, więc też było niedawno. A teraz mamy drugą turę na luty ubrań z Shein i dodatków oczywiście, dodatków, akcesoriów, może w ten sposób. I tak jak zawsze na hasło 39 szulów 15 macie zniżkę 15% na europejskiej stronie Shein na zamówienie powyżej 39 euro, a na hasło 60 szulów 15 macie zniżkę od 60 dolarów, powyżej 60 dolarów na tej głównej stronie Shein.com, zniżkę 15%. I jeżeli chodzi o dzisiejsze zamówienie, to chciałam się skupić na jednym trendzie, jak już pewnie zauważyłyście. Bardzo, że tak powiem, polubiłam się z trendem denimowym ostatnio, ale to nie wszystko, bo jest taki trend na wiosnę, który też mnie bardzo pociąga i teraz część osób może się ucieszy, a część osób zrobi, o matko, nie. A mianowicie, słuchajcie, sztuczna skóra i większość z rzeczy, które mam w dzisiejszym mierzymy, to są właśnie rzeczy ze sztucznej skóry i sukienki i różne inne części garderoby, także myślę, że może być ciekawie trendowo. Zobaczymy, jak nasi in podeszli do interpretacji trendów właśnie na ten sezon. Także jeżeli jesteście ciekawe, co ja tu mam, a jest tego sporo, bo jest kilkanaście rzeczy, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli film się będzie Wam podobał i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zaczynamy. Dobra, i najpierw Wam pokażę coś, co przyszło w osobnym worku, w osobnej przesyłce w przeciągu kilku dni, widocznie z magazynu w Europie. To jest spódnica z ekoskóry, a właściwie to winylowa. Taka dosyć krótka, ale nie całkiem mini. Wydaje mi się, że to jest coś takiego przed kolano do kolana. I ona, jak widzicie, ma jakieś takie marszczenie tutaj, zawinięcie, coś w tym stylu, taką zakładkę. I niestety na stronie był tylko rozmiar L. I wzięłam ten rozmiar L z nadzieją, że nie będzie dużo za duża. Już ją przykładałam do siebie. Wydaje mi się, że powinna być ok, albo trochę na mnie za duża, ale może nie będzie wyglądała źle. Ten kolor to jest taka czekolada, trochę jaśniejsza czekolada, coś w tym stylu. I stwierdziłam, że spróbuję. Tak jak mówię, ta długość nie jest bardzo, bardzo krótka, więc może siąść całkiem nieźle. Także coś takiego możemy tam znaleźć. Zobaczmy, jak to się ma do trendów. Pokazuję Wam najpierw tak, trochę bardziej z bliska, jak to wygląda. A teraz już się przemieszczam na mój punkt mierzeniowy i łapiemy ostrość i chyba mam nadzieję, że teraz wszystko jest ok. Słuchajcie, ta spódnica jest na mnie dobra, tylko że nie przestawiałam sobie lustra i się nie widzę, no ale nieważne. Jest na mnie dobra, jest taka, że jest minimum luzu tutaj z przodu, ale moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Czekajcie, muszę to lustro przestawić, żeby się widzieć, bo wygląda bardzo fajnie na tyle, co widzę z góry. Ok, I'm back. Założyłam ją do takiego golfu luźnego, trochę przeskalowanego, też z Shein, który swego czasu właśnie zamówiłam. Nie jest tutaj obcisła, jest luźna, czuję ten luz, ale co mi się bardzo podoba, to to, że ona tutaj, wiecie, ja mam hip dipsy, czyli takie wklęśnięcia na biodrach, a ona to fajnie nadbudowuje. Może wygląda jak bomba trochę, ale bardzo mi się podoba. Patrzcie też na tą długość. Długość jest świetna i ten taki winylowy błysk lakierowany, właściwie to można powiedzieć, że to jest bardziej jak lakierowana skóra eko, coś w tym stylu. Wygląda spoko, jeżeli zestawimy to właśnie z matowymi butami. To są Vagabondy Alice zamszowe, takie ciemnobrązowe. Właśnie z jakąś matową górą, to nie będzie to miało takiego kitschy charakteru. Pokażę Wam jeszcze, jak to z tyłu wygląda. Podoba mi się, bardzo mi się podoba i szczerze to się nie spodziewałam. Myślałam, że ona będzie po prostu za duża, że się będzie nieładnie układać, a to, co widzę, jest dla mnie ok. Dawajcie znać, co Wy sądzicie i idziemy dalej. A w ogóle to, jak widzicie, jestem w tej kurtce z ostatniego mierzymy Shein-owego. Dobra, kolejna rzecz. Kolejna rzecz też ma, widzę, podobny kolor. I co to jest? Zobaczymy od razu tutaj. Sukienka. Sukienka z ekoskóry. A, dobra. Aha, pasek wypadł, dobra. Mamy pasek, tu na pewno. Ta jest taka bardziej rudawa, powiedziałabym. Która to jest rzecz, słuchajcie, bo ja trochę ich zamówiłam. Aha, to jest coś takiego. To jest krótsza, wydaje mi się, sukienka też przed kolano, z krótkimi rękawami.
Pokażę Wam dół, może mi się uda do dołu dojechać. I patrzcie, ona ma pagony na ramionach, także też może całkiem fajnie wyglądać. Tą mam z kolei w rozmiarze S, więc zobaczymy, czy będzie dobra. Ona jest tutaj, widzę, zapinana, kurczę, tylko na jeden zatrzask. Więc nie wiem, czy nie będzie lepsza jako jakaś taka właśnie może nawet narzutka albo coś w tym stylu, ale to zaraz ogarniemy. Jeżeli chodzi o składy, to te rzeczy to głównie poliuretan i poliester, więc tu może nie będę dzisiaj... O! 95% to jest bawełna i 5% poliester. Nie wiem, jak to jest możliwe. No way, jak dla mnie, no ale okej. Także coś takiego. Ciekawa jestem bardzo tej rzeczy. W sumie kolor jest taki chyba trochę za ciepły dla mnie i za żółty, jeżeli chodzi o moją karnację, ale może fasonowo będzie całkiem wyglądać i jakoś się wybroni, jeżeli oczywiście będzie dobra, bo tutaj czuję też, że w ramionach może być problem, ale zobaczmy. I wszystko byłoby tutaj w miarę spoko z tą sukienką, jak ją tak założyłam, ale ona naprawdę się rozchodzi. No jak tak zrobię, to przed sekundą mi majtki wyszły, to jest druga próba nagrania początku tego mierzenia. Także ona koniecznie potrzebuje coś tutaj, jakichś haftek dodatkowych albo czegoś takiego, bo jako sukienka, no to niestety jest mało praktyczne, powiedzmy w ten sposób. No chyba, żeby do jakichś, nie wiem, shortów, tak wiecie, tak z założenia taka stylowa, że pod spodem są shorty. Albo właśnie jako jakiś taki płaszczyk, coś w tym stylu, do jeansów. To wtedy tak, to wtedy jak najbardziej. Ale widzicie, że tu po prostu no totalnie się to rozchodzi, jest totalnie niepraktycznie zrobione. Jeżeli chodzi o rozmiar, to o dziwo jest na mnie dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nigdzie mnie nie ciśnie, nigdzie nie jest za mała ta sukienka. I generalnie tak całościowo bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą praktyczność, to tutaj dla mnie no totalnie to leży. Ona jest sztywna, ale nie zrobiło mi się jeszcze w niej jakoś, wiecie, wyjątkowo gorąco. Tu jest trochę większy dekolt, ale też nie za duży. Rękawki też są luźniejsze, także jest spoko, tylko właśnie nieprzemyślana, jeżeli chodzi, nie wiem, czy to jest jakaś ich oszczędność, czy o co chodzi, jeżeli chodzi właśnie o to wykończenie, to no to jest słabo, bo no już w przechodzeniu po prostu, jakbym w niej zwyczajnie chodziła, to wychodzą mi majtki, ale jest fajna, podoba mi się. A Wy co sądzicie? Dawajcie znać, jeszcze się Wam obrócę, pokażę się Wam jeszcze raz. Z tyłu nie wiem, czy ją dobrze tutaj włożyłam, czy to się nie pozaginało jakoś tak, nie tak jak powinno, ale już mniejsza o większość. Dla mnie jest spoko. Idziemy dalej. A teraz coś dla odmiany i to jest sukienka, ale nie jest z ekoskóry, jest nie w temacie, ale jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest całkiem fajniusia i chciałam sprawdzić, czy będzie równie fajniusia, jak się ją założy. Ojoj! Widzicie? Ona jest w paski, taka blado-różowa, krótka i dosyć, z tego co widzę, materiał jest prześwitujący, ale widzicie, przód jest taki głęboki. What? Sięgam... Tyle mi brakuje do pępka. Ojejku! Może trochę mniej, jak się ponaciąga na ciele, ale generalnie coś takiego. Plecy są... O nie! Ona ma guziki! What? Nie! Wy to widziałyście pewnie i dziwiłyście się, że nie reaguje. Nie widziałam tego. Jak to jest możliwe, że ja tego nie zobaczyłam? I to nie to, że to są guziki, tak? A nie, to są... Ej, one są tylko naszyte. Można je będzie usunąć jakby co. O fuj, fujka. No dobra, ja je mam w rozmiarze... Rozmiar M, tak? Czyli myślę, że powinna być dobra. Zobaczymy tutaj skład. Tu jest z kolei 100% poliestru. Widzicie, tam było tyle bawełny, a tu sam poliester. Generalnie no wizualnie mi się podoba, ale sfejlowałam strasznie z tymi guzikami. No ludzie... Dobra, słuchajcie, mierzymy. Dobra, jeżeli chodzi o tą sukienkę, to fasonowo ona mi się podoba. Czy Wy to widzicie? Do pasa jest tutaj dekolt. Biustonosz mam w ogóle powyżej. I nijak wydaje mi się, że się tego nie ściągnie, no bo tutaj te paski są i dzięki temu by się to zawijało, nieładnie wyglądało. To jestem w stanie usunąć, te guziki, ale myślę, że pod tą sukienkę musiałabym nosić jakiś top po prostu z jednej strony, ale z drugiej strony popatrzcie, ona ma ślicznie odkryte plecy, to wygląda po prostu bardzo ładnie. Ja sobie tutaj zsunęłam biustonosz, ile wlezie, ile się dało, ale i tak widzicie, jeszcze wystaje, więc generalnie no... Tak sobie o, jeżeli chodzi o praktyczność. Ona jest minimalnie na mnie ciasna w talii i widzicie też przy okazji, jaka jest prześwitująca, bo widać mi ciemną bieliznę na dole. Jasną mam u góry, więc nie widać, ale ciemną na dole widać. Fason mi się bardzo podoba.
Ale nie wiem, czy, jak to się mówi, czy byłabym radę slayed, o, czy dałabym radę ogarnąć tą sukienkę. No jest ciekawa, jest ładna, widzicie jak tu się fajnie taliuje, ładnie się rozchodzi, więc sylwetka od razu nabiera fajnych proporcji. Tu jest też głęboki dekolt, za głęboki, który ładnie wysmukla górę sylwetki, rękawki, które maskują ewentualnie szersze łapki. Z boku wygląda w ten sposób, jest bardzo ładna, ale no taka właśnie... Nie do końca, powiedzmy, praktyczna. Może tak, słuchajcie, idziemy dalej. Dlaczego wszędzie teraz są rąbane guziki? Po prostu mnie to tak brzydzi. Tyle jest fajnych rzeczy i na nich muszą być guziki. Dobra, idziemy dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy spodnie z ekoskóry. Takie paperback u góry, czyli z taką jakby falbanką, ale one mogą też siąść, jeżeli oczywiście będą dobre, po prostu do czegoś dłuższego. Ale mam już widelec. Czekajcie, znowu mi pasek spadł standardowo. W takim ciemnym brązie. Nogawki są luźniejsze. Ja mam tutaj rozmiar M, tak? Aż jestem ciekawa składu. Nie no, tu już jest poliester 50, poliuretan 50. Tu już jest jakoś tak bardziej realistycznie. Także coś w tym stylu. Ciekawa jestem, czy w pasie powinny być dobre. Z tyłu mają, z przodu mają właściwie takie zakładki, z tyłu też. Także może to być całkiem fajny patent, żeby przymaskować trochę brzuchola. I myślę, że to tyle, że po prostu je zmierzę i ocenimy. Kurczę, wiecie co? To są pierwsze spodnie paperback, w których się fajnie czuję. Pierwsze ever. I może one nie wyglądają jakoś idealnie, ale jest w nich coś, co mi się podoba. Czuję się tak fajnie, tak chillowo. Jeżeli chodzi, wiecie, o to wykończenie paperback, to ono nie jest do końca do mojej sylwetki, bo ja nie mam szczupłej talii, tylko raczej jestem prosta tutaj, więc nie jest to fason dla mnie idealny, ale właśnie w tym konkretnym modelu spodni jest coś takiego, że całkiem dobrze się w nich czuję. Jak widzicie, nogawki są luźniejsze, tu jest jeszcze ten pasek, który sobie zawiązałam tak byle jak. Są te zakładki, więc tu jest tak trochę pufkowato, są kieszenie i właśnie chyba to dodaje, jak dla mnie, plus to do fajności tych spodni, że jak sobie włożę rączki, to czuję się bardzo tak sobą, bardzo chillowo. Z boku wyglądają w ten sposób. Jak widzicie, one się troszkę zaginają na nogach z tyłu. Nie wiem, jak wyglądają na pupie. Możliwe, że nie wyglądają jakoś idealnie, ale wydaje mi się, że tragedii też jakiejś większej nie ma. Długość jest taka... 7 ósmych. To jest długość, która skraca nogi. Widzicie, jestem w balerinach w tym momencie, bo raczej jakoś tak po prostu mi siadło. Ale jak się stanie, to od razu... myślę, że wyszłam tu z kadru trochę, ale nieważne. To od razu jakoś tak bardziej to wszystko jest wydłużone. Wiadomo, to też jest fajny fason, który maskuje, jak widzicie, biodra. Wydaje mi się, że też troszkę maskuje moje hip dipsy. Nie wiem jak z tyłu, możliwe, że z tyłu to tutaj jednak trochę widać, ale na przykład tak z przodu, jak sobie stanę z łapkami w kieszeniach, no to bardzo, bardzo mi się te spodnie podobają. Zestawiłam je z golfem, też z Shein, z któregoś tam mierzymy, mogłyście go zobaczyć. Jeżeli chodzi o kolor, to ten kolor właśnie to jest coś takiego, co może nie aż tak do końca jest dla mnie idealne, bo ja tak jakby takie ciemne brązy, no... Powiedzmy, że nie jestem może do nich przyzwyczajona, ale ogólnie bardzo mi się te spodnie podobają. Bardzo fajne są. Napiszcie swoje zdanie, czy Wam się podobają, czy może niekoniecznie. Wiem, że to też nie jest fason, który każdemu siądzie, ale ja się czuję spoko po prostu. Idziemy dalej. A ciekawa jestem, czy Wam się ten trend podoba. Te wszystkie koszule, które teraz są na przykład w Zarze czy w innych sieciówkach właśnie z ekoskóry. Co sądzicie? Podoba Wam się ten trend? A to w takim razie, jak jesteśmy w temacie koszul, to będzie koszula, bluzka właściwie z ekoskóry, jasne. No i znowu ten odcień jest taki wpadający w żółty. Ja nie wiem, dlaczego oni tak robią, czy po prostu te kolory są tańsze. Nie wiem, coś takiego. Właściwie powiedziałabym, że to jest koszula z ekoskóry. Rozmiar S. Znowu mam wątpliwości, czy to będzie na mnie dobre, no ale okej. Okay. Coś takiego. Lekko bufkowane rękawki. Zwykły, prosty krój koszulowy. Są guziki, ale są takie... Takie widzicie. Takie o. A, widzicie czy nie widzicie? Muszę się ukryć, żebyście mogli zobaczyć. Takie o, guziczki. Więc jeszcze myślę, że jest znoście. No i jest kołnierzyk. Kolor jest taki fajny, jeżeli chodzi tak jakby o bladość, bo jest dosyć jasny. W porównaniu z tymi rzeczami, które pokazywałam wcześniej, to jest dosyć jasno tym razem. Także coś
takiego. A no i jeżeli chodzi o pocenie się w takich rzeczach, nieprzepuszczanie powietrza, no tak, te rzeczy nie przepuszczają aż tak powietrza, ale pamiętajmy też, że to nie jest tak, jakbyśmy się zawinęły w worek, bo jeżeli mamy dane ubranie, to ono ma, nie wiem, luz w rękawach, czy tu przy szyi, to powietrze się tam jednak dostaje. To nie jest tak, że się zakłada taką rzecz i od razu w przeciągu 3 minut człowiek, że tak powiem, spływa i śmierdzi w czymś takim, bo tak nie jest po prostu. Także koszula idzie teraz do mierzenia. Wiecie co? Bardziej mi się ta koszula podoba, niż sądziłam, że mi się będzie podobała, szczerze mówiąc. To bufkowanie jest tutaj całkiem fajne. Popatrzcie, jakie luźne rękawy są. Tutaj mamy po 3 guziczki przy każdym rękawie, ale ona ma w sobie pewną elastyczność. Jest taka, wiecie, nie jest taka sztywna i na przykład te guziczki trochę ciężko wchodzą, ale plusem jest to, że po prostu się rozciągają te dziurki, bo popatrzcie, widzicie? To jest elastyczne. Także nie jest źle. Kolor też mi nawet siedzi. O dziwo. Jestem zdziwiona, bo nie spodziewałam się tego. Rozmiarowo też jest dobra. Powiedziałabym, że jeszcze mam nawet luz tutaj wszędzie. Pokazałam Wam ją tak wypuszczoną do jeansów tak po prostu, bo podoba mi się w takiej wersji. Pokazuję Wam z tyłu. Domknę szafę, nie domknęłam. Pokazuję Wam z tyłu. Podoba mi się taka wypuszczona. Bo na początku myślałam, żeby ją dawać może w ten sposób, to znaczy tak na pewno też będzie spoko, ale wypuszczona jakoś na mnie robi całkiem dobre wrażenie, więc myślę, że mogę w niej tak śmiało chodzić. Zobaczmy tak jeszcze. Kurczę, powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona tą szyinową wersją tego trendu. No, nie włożyłam wszędzie, ale czekajcie, o. Tak. Nie, tak mi się już mniej podoba, chyba żebym to włożyła jeszcze bardziej, tak żeby to było, wiecie, typowo, o, coś takiego. Nie, podoba mi się bardziej wypuszczona. Tak jest też, wydaje mi się, że ok, ale jakoś tak się lepiej czuję. I w ogóle popatrzcie, co ta koszula robi. Ona jest fajna dla osób z szerszymi ramionami, tak jak ja, bo ta odległość jest dosyć niewielka i tutaj te rękawy są, tak naprawdę moje ramię się kończy tutaj, a to wygląda jakby, wiecie, jeszcze było duże tej bufki poza rękami i w ten sposób optycznie też zwęża ramiona, czyli właśnie dla takich sylwetek jak odwrócony trójkąt, jak kolumna, to będzie, fajnie, powiedziałam w 2 różnych nazewnictwach, ale nieważne, to będzie całkiem fajna koszula, podoba mi się bardzo i będę w niej chodzić, na stówę w niej będę chodzić, nawet możliwe, że jutro ją założę, bo będzie odpowiednia okazja, także jestem jak najbardziej na tak, dawajcie znać, co Wy sądzicie. Jeszcze tutaj z bliska robię Wam zajawkę na kucaka, widzicie, że mam podkurczone nogi, bo już, wiecie, zanim ja poprzestawiam tę kamerę, jakbym miała przy każdym ujęciu po prostu kamerę przestawiać, ja bym tu szału chyba dostała i nagrywanie przestałoby być pewnie przyjemnością, a dla mnie jest wielką. Idziemy dalej. A dla odmiany teraz wyciągnę coś z wora. Uwaga, pierwsza rzecz z wora to jest łyżka do makaronu w postaci liścia monstery. Czekajcie, otwieram. Śmiejcie się lub nie, ale mi się to po prostu spodobało. To jest taka łycha, którą sobie można wygarniać właśnie makaron, jak się gotuje, rozkładać na talerze itd., itd. I wiecie co, chyba nie jestem porządną panią w domu, bo nie miałam czegoś takiego, więc jak zobaczyłam, że jest nasz in i to jeszcze w kształcie monstery, to stwierdziłam, że bierę, a co? A jak to się będzie sprawdzało, no to zobaczymy. To jest taki cedzaczek właściwie, nie? Można sobie przecedzić, widzicie? Tu ma dziurki monsterowe i tak dalej. Także pierwszy gadżet. Wyciągnę od razu jakiś drugi. Aha, co jeszcze zamówiłam? No widzicie, zamówiłam też zestaw pędzli. To jest 5 pędzli z oczywiście sztucznego włosia, ale wyglądały mi na takie, które mogą fajnie działać po prostu. Okaże się w praniu. Czekajcie, aha, one są całe w workach. Wyciągnę, żeby zobaczyć. No nie, ten kształt jest badziewny, jak się go odpakuje. Ten może być fajny, no ten może być fajny do nakładania cieni, tak Wam pokażę. Nie będę może ich z bliska pokazywać, ale ten też się wydaje spoczy. Takie pędzle do nakładania, czy do... O, ten jest bardzo sztywny. Ten... Obstawiałam, że ten może być fajny, ale wydaje mi się, że jednak nie będzie. Nie lubię takich ściętych pędzli od góry tak płasko. One jakoś nie znajdują u mnie zastosowania. No dobra, z tych wszystkich 5 pędzli ten mi się wydaje najbardziej sensowny. W którymś momencie, jak będę kręciła jakiś film makijażowy, to go przy okazji może przetestuję, jak nie zapomnę. A niedługo będzie test palety marki Donchelity dla Glam Shopu, bo już mi mieli dzisiaj wysłać, także o jest spadło. Także niedługo będę mogła go przetestować. Wyciągamy jeszcze jeden dodatek, możemy wyciągnąć. Wieszak.
Wiecie, że ja lubię różne takie gadżety szafowe Shein, więc zamówiłam wieszak, który, o jak to jest sprytnie zagięte wszystko, który jest z metalu, nie, z plastiku, ale to jest wieszak, zobaczcie się z bliska, to jest wieszak, w który się wkłada na przykład jakieś apaszki, szaliki, krawaty itd., itd. Przydatna rzecz, organizacyjna, nie powiem, także coś takiego wyląduje w mojej szafie i myślę, że też znajdzie zastosowanie. A teraz odłożę na chwilę akcesoria i idziemy dalej, jeżeli chodzi o ubrania. Coś tu jest. Co to jest? O, i to też nie jest ekoskóra. O, widzicie, nie jest aż tak bardzo ekoskóraście, jak bym obiecywała. Dobra, to jest taka marynarko-kurtka, z tego co pamiętam, z jasnego materiału, strasznie przyjemny. Pewnie też jakieś... Chociaż kurczę, zobaczmy, co to jest. Nie mówmy... Tak, no to jest jednak poliester. Tak, to jest marynarka właściwie. O, to jest opisane jako blazer. I to jest w stylu cargo, coś w tym stylu. Ma z przodu kieszenie na biuście. Jest... dosyć szeroki, strasznie przyjemny jest w dotyku. Taki miziasty. I to jest taki kolor ecru. Mam pasek też tutaj, więc można go sobie wytaliować albo nosić luźno. Tak się patrzę ja, nie pokazuję Wam za bardzo. Rozmiar S, tak. Zobaczymy, co to będzie, bo ostatnio z tymi rozmiarami to była naprawdę siara. Także coś takiego jeszcze wyczaiłam na Shein'ie. Na modelce, jak widziałam, zaraz zobaczycie, jak będę mierzyła, to wygląda to całkiem spoko. A jak będzie wyglądać w realu, to się przekonamy. To też jest jeden z trendów na wiosnę. Mierzymy. I patrzymy, patrzymy, patrzymy. Podoba mi się rozpięte, ale wiecie, co ja zrobię? To co zawsze, podwinę sobie trochę rękawy. A poza tym podwinięte rękawy wysmuklają nam sylwetkę również. Ręce wydają się dłuższe. Ogólnie sylwetka się po prostu wysmukla, bo pokazujemy taki drobny element naszego ciała. Podoba mi się to rozpięte, bardzo mi się podoba. Poduchy się dobrze ułożyły, dobrze, widzicie, tutaj są, więc te ramiona są takie troszeczkę bardziej usztywnione. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak ja sobie to zapnę? Tak, zapięcie tego jest dosyć wkurzające, może tak będzie najdelikatniej, bo ten materiał jest taki i ten pasek są z takiego właśnie poliestru, który jest tak myszkowy, że tak jakby nie chce się przesuwać i wszystko się zwija i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że w tym wydaniu też może być ta marynarka, ale jednak bardziej jakoś podoba mi się, o właśnie, tu na przykład się nie przesunęło, bardziej mi się podoba jak jest po prostu luźno niż w ten sposób. Tutaj nadaje trochę taki bardziej elegancki vibe i może być spoko. Przy mojej sylwetce tutaj widzę, że nie wygląda to dobrze, bo to jest takie, wiecie, nie rozchodzi się w ten sposób, więc idzie gładko po biodrach i ta talia wydaje się dosyć szeroka optycznie, nawet może szersza niż... niż wiecie, w innych rzeczach innego typu. Może w ten sposób, ale w takim wydaniu bardzo mi się to podoba i też będę w tym na pewno śmigać. Może zrobię tak, żeby ten pasek jakoś w miarę równo wisiał, albo w ogóle go usunę. Pokazuję się Wam jeszcze z różnych stron z tyłu. Co sądzicie? Myślę, że jest naprawdę spoko ta marynara. Jest spoczy spoko. Także jestem totalnie na tak. Jak na razie te rzeczy w większości są takie fajne, fajne dla mnie. Więc tym razem jestem szczęśliwa, nie tak jak poprzednim razem, gdzie wszystko było albo za ciasne, albo nie takie i w ogóle ble, ble, ble. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. I jedziemy dalej, tym razem znowu ekoskurta. I tak, nie mylę się, nie mylę się, dobra. I co tu mam? Muszę spojrzeć. Dzisiaj jest dzień spadających pasków, jest może takie święto albo coś w tym stylu. To jest sukienka, o widzicie, i ona też jest w takim kremowym kolorze, właśnie takim ecru, podobnie jak ta marynarka wcześniej. Znowu mam ją w rozmiarze S, bo zdaje się, że Alicie podałam dwa rozmiary i po prostu wysłała mi to, czego mieli więcej na stanie. Ona jest, widzicie, całkiem prosta, ale ma szlufki na pasek i ma krótkie rękawki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Całkiem prosty fason właśnie, który można sobie wytaliować paskiem. Jeżeli chodzi o pasek, to ma, widzicie, tutaj dziurki, więc jest taki, że tak powiem, bardziej coś się dzieje może w ten sposób na nim. Nie jest takim prostym sznurkiem. Także taka sukienka. Zaglądamy na metkę. Mówiłam, że nie będę zaglądać, ale w końcu, tak jak sobie nagrywam, to stwierdziłam, że może jednak będę. 50% to jest poliuretan, 10% spandeks i 40% poliester. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to pokażę Wam wnętrze. Nie wiem, czy mi tutaj nie prześwietli, ale jeżeli chodzi... Czekajcie, muszę się zasłonić oczywiście, bo mi łapie twarz.
jeżeli chodzi o te rzeczy, to one mają taki meszek polarowy, taki cieniutki, to nie jest grube tak jak polar od spodu, żeby można je było prasować. Tam, gdzie są tak założone, na przykład skóra na skórę, akurat tu można odgiąć i wyprasować, ale jak jest tak założone i nie można tego podnieść, to wtedy no, w tym miejscu się nie da wyprasować, ale tu widzę, że właśnie przy większości tych rzeczy na szczęście da się to przełożyć na drugą stronę i machnąć żelazkiem, no bo w sumie dziwne by było, to jest też taka praktyczna strona, nie? Dziwne by było, gdyby nie dało się w takich wymiętych rzeczy, które przyjdą z Chin, ogarnąć w jakiś sposób, także to jest ten patent, który można zastosować. I zaczęłam oczywiście brać kolejną rzecz, a nie powiedziałam rzeczy najważniejszej, mierzymy. Dzień dobry, przyszedłem tutaj do Was dzisiaj, bo mamusia mierzy, więc muszę przeszkadzać, tupać i tak dalej. Słuchajcie, teraz pora, schylam się, żeby ostrość wyłapało, pora na tą sukienkę. I z tego co widzę, rozmiarowa jest dobra, fajnie odstają te rękawy. Tak śmiesznie, ej, w ogóle czuję się jak w takim ubraniu w szpitalu, co dają w amerykańskich filmach. Też tak jest, z tyłu powinna mieć wiązane na sznurki i powinny dostawać mi majtki. I by już było idealnie, ale dobra, nie zrażajmy się, zobaczymy co będzie dalej, jak zapnę ten pasek. Generalnie tak jak jest w ogóle luźna, moim zdaniem też by przeszła jako sukienka. Nie zakładałam już do kozaków, bo to jest taki jasny kolor, że bardziej obstawiam ją właśnie z jakimiś, nie wiem, botkami jasnymi albo z czymś. Ale założyłam na razie do balerii. O Jezu, zapięcie tego paska. Nie no, da się, da się. Nie ma kieszeni, czyli mnie wkurza już, jak nie ma kieszeni. Dobra, tu sobie myślę poradziłam jakoś. Nie ścisnęłam jej też jakoś wyjątkowo mocno w talii, bo ten pasek jest, tak jak mówię, wkurzający, bo... Aha, czekajcie, ale tu są o te dziurki, ale nie ma nic innego do tych dziurek, czyli one są po prostu tak ozdobnie i w sumie to nawet ich za bardzo nie widać. Jak to wygląda? Zobaczmy. Tak, muszę to ułożyć wszystko. Wygląda spoko i jest luźna ta sukienka i jest taka chillowa, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj widzicie, od tali się rozchodzi i nagle jest takie pszt w dół. Może to jest takie wrażenie, może jakoś się źle założyłam, ale generalnie jest spoko. To jest taki fason, który ja po prostu lubię. Taki totalnie, totalnie luźny. Z tyłu wygląda tak, widzicie, że tutaj pewnie trzeba ją jakoś specjalnie układać, może, nie wiem, żeby to ładnie wyglądało, nie wiem jak wygląda w tym momencie, ale jest fajna i powiedziałabym, że ona jest też, kojarzy mi się trochę przez te szlufki tutaj w tym pasku, też tak trochę cargo, mimo że jest właśnie z ekoskórki. Jeżeli chodzi o tą ekoskórkę, to zobaczmy, czy... No popatrzcie, ona jest trochę prześwitująca, ta ekoskóra. Widać mi czarne majtasy. Ale to myślę, że cieliste i problem znika. Także podoba mi się ta sukienka też. Kurczę, wszystko mi się prawie dzisiaj podoba. Jedyne, co mnie jak na razie tak zawiodło, to jest ta sukienka, która była jako pierwsza, ta, która się tutaj rozchodziła. Ale w tej też się fajnie czuję. Wiadomo, że u mnie to nie będzie taki efekt jak u modelki. Ja nie mam talii osy, więc no, będzie po prostu tutaj szerzej. Ale jeżeli macie na przykład mocne wcięcie w talii, to będzie to wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Bardzo mi się podoba. Aczkolwiek kojarzy mi się w dalszym ciągu tak właśnie fartuchowo z tymi fartuchami szpitalnymi z amerykańskich filmów. Pokazuję Wam z różnych stron. Będę w niej chodzić na pewno, bo jest według mnie ok. Dawajcie znać, co Wy sądzicie, czy Wam się podoba, czy nie. Idziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej z naszym ekoskórzanym szaleństwem dzisiaj. Co mam tutaj tym razem? Czekajcie. To, o, to jest strasznie dziwna rzecz. Ja myślałam, że to będzie granatowe, ale to jest czarne. To jest... No właśnie. Ciężko mi nawet powiedzieć, co to jest. To jest taki jakby... Nie wiem, bluzka, coś w tym stylu. Marynarka może, żakiet, który ma usztywniane ramiona tak na prosto i dużo różnych marszczeń i baskinkę na dole. Na rękawkach są jeszcze guziczki. Znowu na modelce to wyglądało... Może nie wyglądało to tak fajnie, żeby mnie zainteresowało, ale wyglądało właśnie bardzo, bardzo intrygująco, więc stwierdziłam, że to zamówię, żebyśmy zobaczyły. Ja mam tutaj rozmiar XS, nie wiem dlaczego wzięłam rozmiar XS, czy według wymiarów, czy po prostu podałam znowu Alicie dwa wymiary, które wydaje mi się, żebym się wcisnęła, ale to się zaraz przekonamy. To widzę, że ma podszewkę. I jeżeli chodzi o ten skład, no to mamy znowu PU, poliuretan, 50, poliester, 50. Takie dziwadełko wygarnęłam. Co myślicie? Myślicie, że będzie spoko, czy że będzie za małe? Dobra, mierzymy. No i to by mogło wyglądać rewelacyjnie, ale niestety jest na mnie totalnie na styk i boję się, że jak
wezmę głębszy oddech, to strzeli i zobaczycie wszystko, co jest pod spodem. No po prostu jest na mnie za ciasne. Ale wiecie co, podoba mi się to do tego stopnia, że nie wiem, czy nie zamówię większego. Jeżeli są większe jeszcze na stronie, nie mam pojęcia, dlaczego dostałam w takim rozmiarze, czy ja coś pochrzaniłam, czy może Alisa, ale generalnie no podoba mi się to bardzo, tylko jest po prostu na mnie ciasne. Popatrzcie, jaka fajna baskina, jak to wszystko ładnie tutaj się zgrywa, no bombowe. Bombowe i te ramiona poszerzone, takie 80-90-owe. Boże, żeby mi się nie rozpięło tylko. No i widzicie, dekolt jest dosyć głęboki, więc pod to powinna iść jakaś bluzka dla mnie po prostu. W tym momencie mam tylko biustonosz. Kurczę, strasznie szkoda, że jest za małe, bo fajnie się w tym czuję. Także no, spróbuję to zamówić większe, jak tylko będzie. A co wy sądzicie, już pomijając to, że jest za małe? Dawajcie znać i... Słuchajcie, idziemy dalej. A to teraz wrzucimy jeszcze jeden dodateczek, który sobie zamówiłam. Wiecie co to jest? To jest w ogóle taka gąbka, nie no, czyścik, może tak. Czyścik do mycia pędzli. Szczerze mówiąc myślałam, że to będzie sztywne, a to ma przyssawki i to się po prostu gdzieś na umywalce czy na wannie, na płytkach przysysa w takich miejscach, w których się da przyssać i można na tym czyścić pędzle. Także coś takiego, taka mała pierdołka, pokażę Wam z bliska, bo on to ma takie specjalne wzory, takie jakby coś w tym stylu do czyszczenia właśnie. Zobaczymy, czy się nada. Będę miała okazję wypróbować, bo muszę wyczyścić pędzle. I ostatni dodatek, bo już przejdziemy od razu do ostatniego dodatku, to jest wisząca półka na właśnie znowu jakieś szaliki, czapki i tak dalej. I to jest ciężkie. To sprawia wrażenie metalowego. I to chyba nawet... O, i to... Au! Ała! O! Spadło mi na nogę. A, i zabolało. To jest metalowe. Ale co to jest? Czekajcie, żebym ogarnęła. A, już wiem, jak to działa. Dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to działa w ten sposób, że się zawiesza jedno na drugim. O, tak. I tu jest... Jest pięć tego, tu mam jeszcze trzy, czyli pięć takich elementów. No i to jest spoko, to jest moim zdaniem spoko. Tu jest jeszcze jakiś hak chyba, żeby można to było przywiesić na ścianie. Przyda mi się za drzwiami wejściowymi do mieszkania. Nie, to jest w ogóle na szafę jeszcze widzę. O, widzicie? Coś takiego tutaj na przykład na drzwiach możecie powiesić. Ale ja bym docelowo to powiesiła sobie po prostu na ścianie. I tutaj właśnie wtedy można sobie założyć jakąś czapkę, szalik i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, tych elementów łącznie jest pięć, nie będę może wszystkich wyciągać, bo to jest dziwne. Dziwną ma tendencję do rozsypywania się w różne miejsca i spadania, a już nie chcę się uszkodzić. I idziemy dalej z ubraniami. Co mamy kolejne? Co mamy, co mamy, co mamy? O, to też nie jest ekoskóra, ale to jest znowu coś z dziwnymi ramionami, bo to jest... Taka zwykła, pewnie poliestrowa bluzka. Wygląda bardzo zwyczajnie, ale znowu ma takie kwadratowe poduchy na ramionach. I te ramiona mają być takie właśnie poszerzone. To też jest coś, co lubię. Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. To jest rozmiar M. Materiał to jest taki typowy poliester. Ani nie jest jakiś nieprzyjemny w dotyku, ani przyjemny. Taki se o, po prostu. Natomiast no, ciekawe się to zapowiadało, już Wam teraz pokażę, zmierzymy to i zobaczycie przy okazji od razu, jak na zdjęciu wygląda i jak w realu. Jeszcze się nie widziałam w tym, zostawiłam to coś dziwne, tą dziwną bluzkę, po prostu z tą spódnicą, którą mierzyłam jako pierwszą. Widzicie? Teraz widać, że jest trochę luźna. Przy tamtym staterku, który był trochę grubszy, było inaczej trochę. O! No dobra, jak to wygląda? No jak Star Trek. Chyba za luźna jest ta bluzka na mnie i za duża trochę. Ale fajne kwadraciaki. Coś tu się dziwnie trochę układa, ale to możliwe właśnie, że wynika z tego, że ona jest na mnie zdeczka za duża. Niestety, pokażę Wam z różnych stron. Widzicie, no z tyłu taka zwykła po prostu bluzka. Tak, ona jest za luźna. Ona powinna być bardziej obcisła i wtedy by to wszystko tutaj hulało. Ale generalnie sama idea bardzo mi się podoba, sama koncepcja tej bluzki. Kurczę, tak, no... Ale coś tu też dziwnie odstaje i się zastanawiam, czy to nie wynika właśnie z tego, że rozmiar jest too big na mnie. Tak myślę. Dobra, pokazuję Wam, moim zdaniem bomba, tylko powinien być dobry rozmiar i
Jak się uda, to pewnie jeszcze w którymś momencie, jeżeli będzie oczywiście ta bluzka, zamówię sobie po prostu mniejszą, bo jak wiecie, ja lubię takie rzeczy, lubię i koniec. Dobra, idziemy dalej. O, i tu mam zieloną ekoskórkę. Zieloną, zieloną. I to jest też sukienka. Ej, to jest w ogóle winyl. O! O! Coś, co bardzo lubię. Ale, czekajcie, ale to jest dziwne. To jest zupełnie inne w dotyku. Bo to jest, widzicie, ma taki winylowy błysk. To jest nie miętowy, tylko taki... To nie jest neonowy kolor. W kamerze ja widzę, że on wygląda neonowo, ale to jest po prostu taki bardzo jasny, zielony, ale intensywny kolorek. I to jest sukienka. To jest sukienka. Muszę ją rozłożyć. Ona jest strasznie miękka, taka przyjemna. Taka, że ta ekoskórka się ugina. Ale właśnie, jest taka winylowata bardzo. Pod spodem, o, pod spodem mamy coś zupełnie innego tym razem, bo tutaj jest... zaraz przeczytamy, co to jest. Czy to jest... Nie, no to też jest poliester 45, poliuretan 55. Ale tu już mamy trochę co innego. Inny jest ten materiał. To nie jest taki polarek, tylko coś takiego sztywniejszego. I mam wrażenie, że to jest po prostu jakby naprasowane na ten poliester, coś w tym stylu. Ale pokażę Wam jeszcze tą sukienkę w ten sposób. To jest prosta sukienka z bufkowanymi rękawkami. Myślę, że takiej długości, ja wiem, przed kolano, coś w tym stylu, właśnie w takim wiosennym, zielonym kolorku. Nawet jak to wyciągnęłam, to bardziej mi się podoba, niż zakładałam, że będzie mi się podobało. Nie wiem, czy w to wejdę, bo to jest rozmiar S. Tak, ale może wejdę, zmierzmy. Okej, słuchajcie, moje myślenie przy tej sukience jest takie, zaraz Wam powiem dlaczego. Niech ona będzie za mała, nie była, niech ona będzie zła, niech źle wygląda. Mam nadzieję, że może źle wygląda. Wiecie dlaczego? Żeby mi nie było szkoda. Bo pierwszy raz od bardzo dawna sfejlowałam i zrobiłam sobie bubu na ubraniu, zniszczyłam ją. Z tyłu, no już widzę jak wygląda i zaczynam się wkurzać. Z tyłu, gdzieś tutaj po jednej stronie zrobiłam tak żelazkiem, że po prostu tak, tutaj gdzieś, o... że przypaliłam tą warstwę tej ekoskórki, która jest na wierzchu. I teraz jestem zła, bo ta sukienka wygląda, kurczę, fajnie, ale jestem zła na siebie. Nie! Czy ona jest przejrzysta? Dobra, patrzmy. Widzicie? Tak fajnie tutaj wszystko sztywno, trapezowato odstaje, więc jest okej. Wydaje mi się, że przejrzysta chyba też nie jest jakoś wyjątkowo. No i rozmiarowo jest dobra i to jest straszne, bo teraz okropnie zaczynam żałować, bo mi się podoba po prostu. Widzicie te ramiona? Nawet nie doprasowywałam sobie ramion tutaj, bo stwierdziłam, że aj, dobra, i tak będzie schrzaniona, więc nie wiem, może tego tak strasznie nie widać, ale wydaje mi się, nie, no widać tutaj takie białe. No niestety, rozwaliłam ją, rzadko mi się to zdarza, ale tym razem się zdarzyło, więc znowu chciałabym zamówić ją kolejny raz, ale nie wiem, czy mi to się uda. Kolor jest bardzo fajny. Widzicie, bo to jest taki jakby pastelowy neon, bardzo, bardzo jasny. Czy jest mi w niej jakoś gorąco? Bo w sumie nie mówiłam przy tych wcześniejszych rzeczach. Nie jest mi w niej jakoś wyjątkowo gorąco, bo tutaj też powietrze się dostaje, są te bufki i tak dalej. Ona nie jest jakoś wyjątkowo przylegająca, także no fajna była, ale niestety będzie szła po prostu, nie wiem, do jakichś... Nie wiem, do czego właściwie mogę ją użyć. Jako jakieś kawałki materiału, a już się w szkole młodemu przydadzą. Pokazuję Wam jeszcze w ten sposób. Widać to, nie? Widzicie to pewnie nawet z takiej odległości. Aczkolwiek może z takiej odległości to nie. Ale no niestety... Niestety sfejlowałam. Dobra, idziemy dalej. Gdyby to był koniec, ale to jeszcze nie jest koniec. Słuchajcie, dużo, dużo, dużo dzisiaj mierzenia, ile ja mam prasowania z tym. Sobie nawet nie wyobrażacie, by prasować te wszystkie eko skórzane rzeczy, to będzie hardcore. Znowu pasek, tym razem od razu wyciągam, żeby mi nie poleciał gdzieś. I koszula, taka czarna. Właściwie to powiedziałabym, że to jest bardziej jak jakaś kurtka, ale o takim fasonie właśnie koszulowym. Czarna i z kolei tutaj mamy chyba zatrzaski. Tak, na zatrzaski jest z przodu. Zdaje się, że widziałam taką, tylko gdzie? To jest SK. W Zarze nie, w Zarze była beżowa i taka nieładna i z takim jakby marszczeniem pod szyję, takim malutkim dekoltem, ale gdzieś już taką widziałam w którejś z sieciówek właśnie w tym typie bardzo podobno. I tutaj mamy 65% jest bawełna, 35% poliester. Okay, nie ogarniam. Jak widzicie, ma kieszonki, ma prosty fason i znowu są szlufki po bokach, żeby sobie to wytaliować. Nie wiem, czy to jest kurtka, czy to jest koszula, ale stwierdziłam, że może być ciekawie. Mierzymy.
Dobra, to teraz ta koszula, czekajcie, odsłonię. Wow, jak jakiś Michael Jackson. Tau! Dobra, jedziemy w takim razie z paskiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo na zdjęciu widzicie, że to nie jest koszula na kimś, tylko to jest po prostu na wieszaku powieszona. Natomiast jest fajnie wytariowana i zobaczymy, co się wydarzy, jak ja spróbuję to zrobić na sobie. Założyłam do jeansów z H&M-a, które też, że tak powiem, słyszałam od niektórych osób, że wyglądają strasznie, ale również je lubię, więc wiecie, to wasza sprawa, że wam się nie podobają, mi się podobają. I mam baleriny, ponieważ nie chciałam się szukać innych butów, przyznaję się. Zresztą wiecie, ja staram się robić te zestawienia tutaj, jak mierzę coś, jak najprostsze. Dlaczego? Dlatego, że generalnie no, jakbym robiła bardziej skomplikowane zestawienia, to potem ktoś nierozsądny, nazwijmy to tak, może pomyśleć, o nie, muszę kupić coś koniecznie takiego do takiej koszuli i tak dalej, i tak dalej. Jak pokazuję wam przy najprostszych rzeczach, to myślę, że to ma sens. Dobra, patrzymy w ten sposób. Rozmiarowo jest na mnie dobra, ale ja bym ją jeszcze bardziej tutaj ścisnęła, ale widzę, że się nie da, bo nie ma kolejnej szlufki. No jest taka mocarna ta koszula, jest taka, dużym się jest w niej może w ten sposób. Ta góra jest taka, trochę mi się kojarzy też z jakimiś, nie kombinezonami, Boże, tymi, jak to się nazywa, mundurami, o, z mundurami jakimiś, wiecie, niemieckiego wojska, takich z filmów, nie, nieprawdziwymi, albo z jakimś dziwnym, wiecie, takim, dziwnym już tak powiem, preferencjami, może tak, ale generalnie spoko, podoba mi się tak czy siak i fajnie się w niej czuję właśnie w zestawieniu z takimi jeansami matowymi, wygląda moim zdaniem git, spróbuję ją rozpiąć, widzicie, ona jest na te zatrzaski, rozpięta strasznie sterczy, nie? To nie jest fajne, więc myślę, że docelowo jednak powinna być pozapinana pod samą szyję i to jest też ciekawe, popatrzcie, że ona ma tutaj stójkę jak u Karla Lagerfelda. Pamiętacie, jak Karl nosił? On miał tak jakby koszulę, ale właśnie miał zawsze te stójki, także szyja była częściowo zasunięta i tu jest coś w tym stylu, szyin na Karla, nie? Pokazuję wam z różnych stron. Tak, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podoba. Jest fajne, o tu sobie widzicie, zwinęłam pewnie znowu nie tak jak należy. Myślę, że może teraz będzie ok, ale nie wiem, bo nie widzę dokładnie. Włosy wam też zasłaniają i też nie widzicie. Coś takiego, jest spoczy, bardzo spoczy. Widzicie, tutaj jest przedłużona, więc zasłania nam pufę. Z przodu też jest zasłonięte. Tak, jestem totalnie na tak. Podejdę jeszcze do przodu, żeby wam pokazać może tak właśnie z bliska trochę bardziej. Widzicie, rękawy znowu podwinęłam. No, co sądzicie? Ja myślę, że jest ok. Jeszcze hit hitów. Przyszło mi w międzyczasie, jak nagrałam mówienie, a mierzenie, przyszło mi futro, uwaga, story time Agnieszki. Znaczy nie futro, tylko teddy coat. Pamiętacie, jak miałam, ja już wam pokazywałam takiego teddy coata i miałam go. Tego, tylko że w większym rozmiarze. I co się stało? Zamówiłam sobie w tej paczce, która mi zaginęła, o której wam kiedyś mówiłam, taki w fasonie, który najbardziej lubię. No właśnie. W międzyczasie sprzedałam tamten, taki jak ten odsprzedałam jednej z was, a tamta paczka zaginęła i zostałam z niczym, więc zamówiłam sobie jeszcze raz tego Teddyka, z tym, że właśnie przyszedł mi w rozmiarze S i mam wrażenie, że on jest też troszeczkę cieńszy niż tamten, że jest taki tak bardziej wisi, o jakieś nitki tutaj jeszcze są, a że tak bardziej wisi, nie jest taki mięsisty, aż tak jak był tamten. Możliwe, że to zależy właśnie od rozmiaru, że tamten był w MC, ten jest w SC. Także przy okazji wam go też tutaj pokazuję. No, wydaje mi się, że się różni trochę od tamtego. Wcześniej jak go zmierzyłam, bo sobie już go zmierzyłam i taka byłam trochę średnio nastawiona, zmierzyłam go do zwykłej podkoszulki i wydawał się taki właśnie jeszcze bardziej taki chudy. Ale teraz widzę, że jak założyłam do tej koszuli czarnej, to ma tą mięsistość tak wizualnie, bo po prostu jest więcej pod spodem. Może to był mój błąd, także no, wciąż jestem zadowolona. Dobra, słuchajcie, teraz już idziemy, wyciągam kolejną rzecz. Co sądzicie w ogóle o takim formacie, żeby właśnie sprawdzać trendy, jakiś dany konkretny trend, na przykład z Shein? Podoba wam się coś takiego, taki format, czy wolicie, jak jest dużo wszystkiego, różnorodność? No to mi napiszcie po prostu. Spodenki. Spodenki z ekoskóry w śliwkowym kolorze, ale one na zdjęciu wyglądały najjaśniejsze i ładniejsze, jeżeli chodzi o kolor. No,
tutaj są jakieś takie ciemne, ponure i takie męczący jest ten kolorek. No dobra, nieważne. Są w typie paperback, znowu widzicie u góry. Patrzymy. Paperback u góry, a ogólnie to są po prostu bermudy. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tu mamy poliuretan 100%. No tym razem jest 100%, ale tutaj znowu jest jakieś... Nie, nie, kombinuję z tymi składami. I to jest rozmiar L. Okej. No dobra, niechże będzie. Myślę, że będzie za duży jednak na pupie na mnie to wszystko i będzie się zwijać, ale zobaczmy. Okej, to teraz te szorciki. Wiecie, co Wam powiem? Powiem Wam, że są mocno duże. Mocno duże są takie wielgachne, no ale spoko, dobra. Akurat tego nie widać. Nie wiem, czy one nie powinny mieć paska, bo są szlufki, ale żaden pasek mi z nimi nie przyszedł, więc może albo mi nie zapakowali, może były jakieś, że tak powiem, trefne, albo po prostu samemu trzeba ogarnąć pasek. Pokażę Wam u góry, jakie są. U góry są paperback. No widzicie, co tu się dzieje. Po prostu rozchodzą się niemiłosiernie, a jakby mnie ścisnęła, to będzie jeszcze bardziej. I nie wiem, tak niby są spoko, ale jakoś nie jestem do końca do nich przekonana. Ten rozmiar też jest po prostu gigantyczny. Także pokazuję Wam jeszcze raz. O, i na pupie. No, są za duże. Widzicie, na pupie nawet chyba się tak dziwnie tutaj rozciapują. Także tak, no, idziemy dalej. I już ostatnia przygoda naszego dzisiaj skórzasto eko mierzymy. Co to jest? Sfouter. Sfouter. Chyba sweter. Chyba chodzi o, nie wiem co. Aha, wiem co to jest. To jest coś, co też mnie strasznie zaciekawiło. Jest takie dziwne i ma taką swoją brzydotę, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest kamizelka? Coś w tym stylu. Aha, poczekajcie, bo jak tu pisze sywy outer, czyli outer, czyli okrycie wierzchnie. Nie wiem skąd to sywy, ale o to chyba chodzi. Patrzcie. Wielki kwadrat ze sztucznej skóry z ramoneskowym tutaj zapięciem. Tak mi się przynajmniej kojarzy, że to tak było. Nie wiem, czy to... Nie, tutaj nie było paska. Ale popatrzcie, to jest coś takiego, może nawet to jest peleryna bardziej i tak dalej. Może to tak nazwać. I tutaj właśnie się rozchodzi to wszystko po bokach. To sobie ma tak wisieć jakoś smętnie. Ale stwierdziłam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj mam rozmiar XS, bo jak widzicie, to jest ogromne już samo w sobie. To ma być też przeskalowane, ale jednak po wymiarach tutaj pamiętam, że jak patrzyłam, to ta XS-ka jest ok. I tutaj mamy poliuretan 55, poliester 45. To jest totalnie 80s, 90s, nie? Lata 80 i 90. Kolor jest znowu taki trochę za ciepły dla mnie, ale zobaczmy jak leży. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tego dziwnego czegoś i zakładam. Zobaczymy jak to będzie... No to jest niesamowite, to jest niesamowicie śmieszne, ale też ciekawe, to jest taka peleryna. Czekajcie, spróbuję to zapiąć. Jest ogromna. Jest przeogromna. Da się zapiąć, ale wydaje mi się, że traci ze swojego uroku bardzo dziwnej dziwności. Mam sweterek pod spodem, rękawem i kurczę trochę ten. A może dam je, tak? Nie, tak nie wygląda to dobrze. Lepiej wygląda, jak są, o, zawinięte i trochę podciągnięte. Kurczę, strasznie to jest dziwne. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Jest po prostu dziwne, no co tutaj dużo mówić. Popatrzcie, widzicie? A rozpięte jeszcze damy, bo rozpięte jakoś mi bardziej chyba siada. Coś takiego. To jest coś w tym stylu jak ta kamizelka, którą Wam pokazywałam z Bershki, którą mierzyłam w ostatnim. Mierzymy z Bershki, jak mierzyłam nowe kolekcje. I to jest coś w tym stylu, takie strasznie dziwne coś po prostu. Tam była kamizelka, tutaj mamy coś pelerynkowo-kamizelkowego i to jest dziwne. I to jest totalnie odjechane i to mi się podoba. Podoba mi się, bo jest takie inne po prostu. Lubię takie rzeczy. Może jest aż nadto rozmiarowo, że jest duże, ale może nawet troszkę za bardzo poszli w stronę przeskalowania. Ale i tak jest w tym coś takiego, co mi się bardzo podoba. Także będę w tym też śmigać. Słuchajcie, dzisiejsze mierzymy mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo szczerze miałam pewne obawy zamawiając wszystko w jednym praktycznie trendzie, że no te rzeczy nie będą do końca jakieś takie fajne, a pozytywnie mnie zaskoczyło. Jeżeli chodzi o koszule, te zapinane, to
niczym się nie różnią od tych, które są w sieciówkach, na przykład w Stradiku czy w Zarze, tak jak mówiłam. W Stradivariusie są podobne koszule do tej jasnej, beżowej, którą mierzyłam, tylko w innych kolorach. Niczym się, moim zdaniem, te z Shein'a nie różnią jakościowo, jak tak się przyglądałam i w sieciówce, i właśnie tym Shein'owym. Także jestem pozytywnie dzisiaj bardzo zaskoczona tymi rzeczami, które mierzyłam. I co? Jeszcze coś Wam chciałam na koniec powiedzieć. Za tydzień, nie cały tydzień, w przyszłym tygodniu zobaczycie kolejne Mierzymy, w którym to Gracjan wybrał mi ubrania na Dzień Kobiet. Tak jak chciałyście, prosiłyście, sugerowałyście, żeby jeszcze wybrał, jeszcze, jeszcze, no bo to jest coś innego niż ja wybieram, zdecydowanie. Tak, to właśnie ten film będzie, aczkolwiek teraz tak się zastanawiam, że część rzeczy mógł wybrać z mojej wishlisty, więc będzie trochę tam, gdzie stykają się, może tak, tam, gdzie się stykają nasze jakieś poczucia estetyki, także w przyszłym tygodniu się widzimy w Dniu Kobietowym, w filmie z okazji Dnia Kobiet po prostu, ubraniowym, Mierzymy z Shein'a. Jeżeli ten film się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, tak jak mówiłam na początku, i widzimy się wkrótce, pojutrze myślę, pa!